Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Mężu natchniony przez łaskę, promienny wzorze świętości, cześć Tobie dzisiaj oddając, sławimy Bożą potęgę. Kapłan najwyższy i wieczny, przywrócił Bogu swych braci, dając nam nowe przymierze, obdarzył ludzkość pokojem. On Ciebie w swojej mądrości uczynił sługą zbawienia, abyś i Ojcu dał chwałę i Jego życie ludowi. Kiedy Cię Pan ustanowił zwierzchnikiem ludu Bożego, byłeś przez przykład i słowo kapłanem, mistrzem, ofiarą. Teraz, gdy niebem się cieszysz, patronem bądź dla Kościoła, uproś dla Jego owieczek płomienną miłość Chrystusa. Bóg w Trójcy Świętej jedyny, niech przyjmie pieśń uwielbienia ten, który Ciebie nagrodził za wierną służbę dla Niego. Amen. Pan swój lud otacza opieką, teraz i na wieki. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza, teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, by prawi nie wyciągnęli rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca. A tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan swój lud otacza opieką, teraz i na wieki. Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim.
Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę. Bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga. I będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity, wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem, i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się wstawia za swoim ludem. Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się wstawia za swoim ludem. Oddał życie za swoich braci i gorliwie się wstawia za swoim ludem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się wstawia za swoim ludem. Dzięki Ci składam, Chryste, dobry pasterzu. Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, razem ze mną uczestniczył w Twoim królestwie na wieki. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzięki Ci składam, Chryste, dobry pasterzu. Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, razem ze mną uczestniczył w Twoim królestwie na wieki. Chrystus został ustanowiony najwyższym kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy. Spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie. Przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha. Napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy. Spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostawał z dala od Ciebie. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki. Wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
Zachowaj lud swój, o Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła. Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską tajemnicy eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.